Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym pokazuję bitwy w czołgach, które prowadzą do FV-215B183. Tym razem bitwa w czołgu AT-8, czyli szóstotierowym właśnie niszczycielu w tej linii. Mapka to Himmelsdorf. Jak widzicie, polosowało mi drużynę, no bym powiedział, średnią. Tutaj wybija się na tym tle Hetzer, a poza tym jest bardzo wielu graczy czerwonych. Z drugiej strony jest pluton, dwaj gracze w T49, jeden w T25 i napisałem na początku bitwy, że postaram się swoim czołgiem pokryć tam ten najsłynniejszy przecież Mordor. I tutaj odezwał się Mirosław Jowicz i to w sumie z nim będzie się wiązać też w dużym stopniu ta walka. Od razu mówię, ona nie będzie jakaś niesamowicie fantastyczna. Tutaj poprosiłem, żeby jedyne, jeśli mógłby, to żeby osłaniać mój bok i tył, żeby tam przypadkiem nie wyjechali mi przez linię D, bądź na przykład nie zajechali mnie z górki. Poza tym stwierdziłem, że ustawienie jest idealne, czołgi są dobrze polosowane w drużynie przeciwnej, także powinienem sobie dać radę, jeśli tylko się poprawnie ustawię, to pewnie coś tam powinno się dać postrzelać. No ten KW-1S tam wystrzelił od razu, jest to topowy czołg, topowy tier, więc z jednej strony mógł się poczuć dość pewnie, ale z drugiej, gdyby poczekał chwilę, to pewnie mógłby mu to wsparcie zapewnić odrobinkę w lepszym momencie. A teraz zobaczcie, ja tutaj piszę coming, czyli mam na myśli, że powoli do niego się dotaczam. On w tej chwili próbuje napisać mi, żebym ja się wycofał, ale stwierdziłem, że nie. Tutaj pierwszy ding, drugi ding, trzeci ding, już cztery, a nawet cztery strzały w moim kierunku poleciały w nic, nic mnie nie przebiło. Piąty i teraz ustawiłem się tak, jak właśnie dokładnie chciałem i zaczynam rozdawać kolejne bułki. Celów jest aż za dużo w tym miejscu, nie wiem kogo wybierać. Wyjeżdża mi tutaj Siemkowicz, bokiem tam stoi Churchill lekko skontowany. Przed chwilą było Su, jest T-140, także no po prostu urodzaj obrodziło tego Churchilla, trudno czasami przebić. Wyjeżdża ten znowu KW-1, strzał po wieży bardzo ładnie weszło w policzek, tam za nim KW-1S z kolei. Także mówię, po prostu tych celów było tutaj aż za dużo, nie wiedziałem na kim się skupić. Wszyscy ode mnie na jak na razie dingują, już przyjąłem 10 strzałów, z czego wszystkie to były bounce, jeden, tak, wszystko. Teraz dopiero Churchill się wgryzł w mój pancerz, jakoś mi się to udało, postanowiłem, że go po prostu zgąskuję, nie dam mu za bardzo wyjechać, dam okazję postrzelać komuś innemu i jak już wyczułem pismo nosem, że tutaj wchodzi w ten punkt z gąską jednocześnie z damage'em, to już mu nie odpuściłem, teraz jakoś magicznie nie udało mu się przebić, a jemu się udało, kolejny strzał już lepszy. I teraz jeszcze próba blind shota i udało się 0-4. Bitwa jak na razie układa się po naszej myśli. Próbuję teraz przebić Siemkowicza jakoś, on wystawia tylko górę wieży, więc średnio mi to idzie, ale jakoś tam się, no, z braku innej roboty po prostu próbuję, zobaczcie, może trochę zbyt agresywnie wyjechałem, bo tutaj pokazałem garnek, więc tutaj przyznaję, to był mój błąd. Mógłbym się schować jeszcze lepiej, na pewno by to skutkowało lepszą obroną przed tymi wszystkimi strzałami przeciwnika, ale to, czego się właśnie bałem najbardziej, to właśnie jak zobaczyłem, że tam na górce się te czołgi nam poskładały. Przede wszystkim obawiam się tego plutonu, raz, że ogarnięty graczy w T49 plus T25 plus faktu, że oni są bardzo szybkimi czołgami, więc żeby nas właśnie po prostu nie objechali. I widziałem, że przed chwilą się skradał ten jeden z nich, na szczęście go fałeczka 3001P upilnowała i ten T49 został dobity. To była moja główna obawa, żeby właśnie po prostu oni mi nie wjechali na plecy. Miałem nadzieję, że ten KW-1S w razie czego w porę spojrzy. Ewentualnie drugą moim jakby tutaj obawą było przegranie tej bitwy przez Kappa, bo tam zobaczcie Alekto. No sporo tych naszych czołgów w okolicy, ale jednak nie ma szybkiej obrony. No i teraz no, postanowiłem, że możemy już tym KW-1S-em poraszować. Chciałem tak naprawdę, żeby on bardziej wrócił w stronę Kappa, żeby tam pomógł naszym. Ja tu sobie sam powinienem poradzić, straciłem na razie niewiele HP, 9-6, także zobaczcie, ten nasz Kap powoli się składa. Wolałem, żeby jednak silny czołg wyjechał, zobaczcie, 10-7, teraz on mówi, żebym ja wycofał, no nie, ja jednak już zapatrzony
bazę przeciwnika, postanowią tutaj tych wszystkich, którzy zostali, czyli tego KW-1 i KW-1S-a, po prostu rozklepie, gdzieś tam jeszcze w okolicy jest artyleria. Miałem tylko po prostu nadzieję, że uda się tym, którzy zostali w okolicach Kapa, wytrzymać te nawałnice wrogów, a my sobie tutaj, jeśli ten KW-1S nie chciał się posłuchać, żeby bronić bazy, to z nim tutaj wespół zespół po prostu zrobimy dość fajną rozprawę z tymi przeciwnikami. Jest KW-1, wystawił się bokiem, strzeliłem jeszcze bez dokładnego przymierzenia, 11-9. Ten KWS oczywiście jest szybszy ode mnie, więc zapowiadało się, że po prostu będzie mi podkradał damage, zanim ja się dokulam, to on już zdąży właśnie dojechać do przeciwnika. Zobaczcie, wyjeżdża na tego KW-1, od razu strzał z biodra, dinguje ode mnie KW-1S, ja poprawiam, także tutaj wymiana z mojej strony lepsza. Ten Siemkowicz się wkrada przede mnie, no niestety on jako czołg szybszy miał pewną przewagę, próba strzału w ruchu, artyleria na szczęście nie trafiła w moje plecy i teraz gonię tego Siemkowicza, on ucieka tyłem. Chciałem, żeby ten Siemkowicz nasz po prostu się obrócił i ubił artylerię, żeby mi w plecy nie klepała, a on postanowił, że wyjedzie na niego, no jednak lepszy damage był z tej strony. No i moje zdziwienie było, znaczy wynikało z tego, że polosowało mu tak koszmarnie wysokie obrażenia, 420 z tego co zauważyłem, to naprawdę było bardzo dużo i no i cóż, i właśnie, no i to w sumie tyle, a tutaj za to on stwierdził, że mnie się udało bardzo ładnie obronić, tutaj sporo osłoniłem, według jego wyliczeń około 1500 punktów uszkodzeń. On też miał ze mnie dobrą tarczę, zobaczcie, pokaźna lista 15 przyjętych strzałów, z czego tylko chyba dwa znalazły drogę do celu przez mój błąd. Pokażę wam, jak to wyglądało na podsumowaniu pobitewnym. Macie teraz okazję przekonać się, jak ta walka wyglądała, jeśli chodzi o te statystyki. Wrzuciłem specjalnie na portal Quickie Baby Replays, żeby wam pokazać również, jak to wyglądało pod względem WN8. Za taką walkę 3324 punktów WN8, także niezbyt dużo, ale też, no, wydaje mi się całkiem dobrze mi to poszło. Tak jak mówię, tutaj mogłem zrobić lepsze ustawienie, także jeśli będziecie walczyć w tym czołgu, to pamiętajcie, żeby ten garnek jeszcze bardziej schować. Poświęćcie, ja popełniałem tych błędów wiele i naprawdę mało się, sam się nauczyłem z własnych błędów, dlatego nie powtarzajcie moich wpadek. Poświęćcie ten jeden strzał, poświęćcie te 3 sekundy więcej, w czasie których, no może nie zrobicie kolejnych punktów obrażeń, ale upewnijcie się co do tego, jak wasza pozycja wygląda, obróćcie sobie kamerę, spójrzcie, jak widzą was ewentualnie wrogowie, czy wasze spoty są pochowane, bo poświęcając nawet te 5 czy 10 sekund na idealne ustawienie, możecie sprawić, że w którejś walce, oczywiście też może być tak, że kilka walk po prostu wam się to po nic przyda, ale w jednej walce może być tak, że schowanie weak spota będzie decydować o tym, że przeciwnicy po prostu będą was strzelać cały czas, a nic wam nie zrobią, a na przykład pokażecie garnuszek i po prostu ktoś wyjedzie i pierwszy z brzegu po prostu was trafi, ubije dowódcę, zabierze połowę życia i tylko będzie się wkurzać, że wam się wydawało, że jesteście ustawieni idealnie, a tak naprawdę tylko z pośpiechu ustawiliście się byle jak i od razu wasz pierwszy gość po prostu przebił. Jeśli chodzi o jakieś medale, no to należała mi się to jak psubuda odznaka stalowej ściany i do tego duży kaliber. Nastrzelałem sobie sporo, mimo że ten KW-1S obok mnie też tam rozdawał buły na prawo i lewo, to jednak ja zrobiłem trochę więcej. Jeśli chodzi o takie podsumowanie, to on zrobił 1254 punkty uszkodzeń, z czego 1/3 tych punktów stanowił ten ostatni strzał w tego KW-1S-a przeciwnika. Ja zrobiłem 1991, także no tutaj z mojej strony walka no całkiem chyba ciekawa. 25 oddanych strzałów, 24 trafione, z czego tylko 14 z penetracją. Zauważyliście pewnie, że strzelałem sobie troszkę tak na pałę po wieżach, ale bardziej chodziłem po prostu o to, że mając tak krótki reload i tyle pestek, nie zależy mi na tym, żeby no dokładnie celować, a bardziej na takim jakby zirytowaniu przeciwników, że ciągle jakoś coś im wystaje i mimo, że ktoś od nich dinguje, to oni ciągle są pod ostrzałem,
więc może po prostu popełnił jakiś błąd i taki więcej był mój cel. Tutaj tego nie widać, nie wiem czemu, ale za tę bitwę dostałem odznakę mistrzowską pierwszej klasy. To nie była bitwa na masterkę i co ciekawe zrobiłem, zobaczcie, 3445 potencjalnych punktów uszkodzeń, czyli te szacunki pana Mirosława Jowicza były absolutnie błędne. On stawiał na około 1500, 15 przyjętych strzałów, 1 od splasha, 12 bez penetracji. Tak naprawdę przyjąłem tylko 266 punktów uszkodzeń, a prawie 3500 zablokowałem właśnie, no w sumie nie idealnym ustawieniem, nie skontowaniem, tylko faktem, że miałem czołg z bardzo grubym pancerzem na froncie. Wystawiłem mniej więcej tyle, ile powinienem wystawić. Przeciwnicy nie mogli się idealnie wstrzelić w mój weak spot, mimo wszystko odsłonięty, i to mi zapewniło całkiem fajne strzelanie, stałem sobie po prostu bezkarni w jednym miejscu i punktowałem ich, oni nie robili mnie nic, jednocześnie nabijali mi punkty do odznaki stalowej ściany. To tyle w tej bitwie, jeśli Wam się podobała, komentujcie, jeśli Wam się nie podobała, komentujcie również. Jeśli macie jakieś przemyślenia, swoje wątpliwości, pytajcie. Lajki, łapki w górę, w dół, jak chcecie, zapraszam również do subskrypcji. I to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę jak zwykle i do następnego.